Pamiętam, że kiedy już doszliśmy do końca tych prób, tych niemożności, tych pokonywaliśmy te kolejne trudności. To kiedy usiadłem na widowni i zaczęła się tragedia. Jeszcze cofnę się do tyłu na chwilę. Jak przyjechaliśmy do Katowic z tą całą grupą ludzi, z którą przyszło nam próbować w Warszawie i próbowaliśmy tu w Katowicach, to zamieszkaliśmy w hotelu Katowice. W samym finale tego nie spałem 60 kilka godzin w ogóle. Pracowałem bez przerwy, ostatni moment. Schudłem 14 kg przez ten czas, bo myśmy dostali zgodę i uruchomiliśmy produkcję na początku maja. To był 10 a 15 maja, czyli mniej więcej teraz ten czas, kiedy ja to opowiadam. Dzisiaj mamy 8 maja, tak, czy 9. A 8, tak? Natomiast no to mniej więcej w tym czasie dostaliśmy klepnięcie ze strony Solidarności: macie te pieniądze, możecie to realizować. A premiera była 8 lipca. No właśnie, więc 2 miesiące na zrealizowanie wielogodzinnego przedstawienia na 2000 m2 w Spodku dla kilku tysięcy ludzi naraz. Scenografia ważyła 60 ton. Wykonawców było, nie wiem, kilkaset osób. Niemożliwe. No, wydaje się dzisiaj, jak Państwu to opowiadam, sam sobie, jak to opowiadam, to niemożliwe. No ale możliwe. Pamiętam, kiedy usiadłem właśnie tam i zaczęło się to przedstawienie, to byłem tak, było to we mnie takie napięcie, taki rodzaj adrenaliny, że zasnąłem i obudziło mnie dopiero taka jakaś owacja, która była na widowni. Zasnąłem w czasie premierowego swojego przedstawienia. Tragedię romantyczną właściwie tak z takim najściślejszym zespołem, który ją zrealizował na samym początku, to był Julek Donajski, Mirek Kin i ja. Można powiedzieć, że byłem tym taką osobą, która pierwsza jakby rzuciła ten kamyczek, byłem ja. Potem dobieraliśmy kolejne osoby. Drugim reżyserem był Robert Boczkowski, drugim kierownikiem produkcji Roman Ejryszew, drugim człowiekiem odpowiedzialnym za sprawy realizacyjne był Pawłowski. Poszliśmy do naszych profesorów w szkole, prosząc ich o pomoc. Jedynie Jerzy Winiewicz, wspaniały operator, wielki, powiedział: chętnie wam pomogę przy świetle. Artur Turalski był odpowiedzialny za scenografię. Drugim scenografem był Jasiewicz. Muzykę napisał Czesiek Niemen. Aktorów była właściwie cała plejada największych polskich aktorów tamtego czasu. Krzysiek Chamiec grał Kordiana. Chodziło mi o to, żeby to nie był młodzieniec, ponieważ to nie chłopcy, zupełnie młodzi, zrobili te rewolucje, tylko ludzie mający po 30, 40
50 lat. To byli ludzie, którzy powiedzieli, nie zgadzamy się na to, co jest w Polsce. To nie byli chłopcy kilkunastoletni, jak w wypadku bohatera, o którym pisał. To byli młodzieńcy, ale dojrzali w latach. Więc pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby to był taki człowiek, który właśnie przeżywa życie i nagle rozumie, że to wszystko jest bez sensu. Ten cały świat, z którym się, co do którego on się nie zgadza, jest. Zaczynało się to przedstawienie zdaniem, zabił się młody, zrazu jakaś trwoga kładła mi w usta potępienie czynu. To mówił Kordian Krzyśka Hamca. Daniel grał Konrada w Dziadach. W jakiś sposób próbowaliśmy te obsady mieszać, tak żeby postacie się przenikały. Senatora w Dziadach grał Pyrkosz Witold, a Józek Nalberczak grał księcia Konstantego w Kordianie. Wirek Gryń, wielki łódzki aktor, grał cara. Zbudowaliśmy ten pałac, czy ten tron carski, postawiliśmy w miejscu, gdzie siadywał Gierek na różnych zjazdach tutaj w Spodku, w takiej loży. Zbudowaliśmy tam te loże i tam się odbywała scena, tam się odbywały sceny rozmowy cara z Konstantym. Staraliśmy się, żeby to nie miało charakteru takiego łatwego, takiej łatwej, łatwego mrużenia oka do publiczności, bośmy mówili po prostu wielkie zdania, ale każde z tych zdań, każde z tych słów było straszliwie, czy niezwykle wprost aktualne. I właściwie każdy człowiek wtedy miał tego rodzaju dylematy, jakie mieli bohaterowie Dziadów czy Kordiana. No, trzeba było się po jakiejś stronie opowiedzieć. Trzeba było powiedzieć, być gotowym na to, żeby powiedzieć dosyć na taką Polskę. No i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem o tym wcześniej, ale to jest nadzwyczajnie ważne. Proszę wiedzieć, że nie mieliśmy z nikim żadnych trudności. Nie było sytuacji, że ktoś by nam odmówił pomocy. Stąd z Katowic i z Chówcy Pracy mieliśmy ludzi, którzy byli statystami i służyli nam jako wojsko, a było ich, nie wiem, no, setki. Z Huty pamiętam Kiliana z Huty Beldon, który nam pomógł w załatwieniu spraw związanych ze sprawami z budową scenografii. Nowaka, późniejszego ministra, nie wiem, czegoś tam, gospodarki czy przemysłu, już w rządzie Wolnej Polski, który pomógł nam w sprawach związanych też z służeniem jakimś zakładem, nie wiem, już nie pamiętam, jaki to był zakład hutniczy tutaj na Śląsku, który także nam służył swoją pomocą przy realizacji tego. Właściwie, jakbym się nad tym zastanowił, to nie było niczego, co by nam sypało, może ja idealistycznie teraz na to trochę patrzę, co by nam sypało piasek w tryby, ale rzeczywiście nie było takiej trudności, której nie udałoby nam się pokonać. I właściwie byliśmy, pamiętam, poszliśmy do tego kościoła tutaj i ksiądz nam powiedział, a byliście na grobie Cybulskiego? Pamiętam, że wszyscy tak spojrzeli się na siebie i nikt nie miał pojęcia, że Cybulski jest tutaj pochowany. Myśmy oddali ten tekst do cenzury i pamiętam, że nie było, znaczy to jest bardzo niesamowite, dlatego że jak
dzisiaj o tym myślimy, to nie wydaje się to możliwe, ale wtedy nie wolno było mówić nic. No, każde ze zdań, które są, jakbyśmy czytali na głos Słowackiego i Mickiewicza, to właściwie żadna z tych rzeczy, żadne z tych zdań nie było do zaakceptowania. Pojechaliśmy do tej cenzury i ci ludzie nie ośmielili się skreślić żadnej rzeczy. No bo tam nie było co skreślać. Tam trzeba było wszystko skreślić. Tam to była jeden, przecież Dziady i Kordian jest jednym wielkim protestem przeciwko zniewolonej Polsce, przeciwko Moskalom, przeciwko... Dla ludzi to było... Wszystko, co jest tam napisane, było synonimem naszej rzeczywistości. Polski, Związku Radzieckiego, no całej tej, całego tego bloku propagandowego, który próbował nam mówić, że jest inaczej niż jest. W każdej sprawie. W związku z tym ci ludzie z tej cenzury oniemieli trochę, że muszą to zrobić i właściwie zrozumieli, że jakby wzięli na siebie odpowiedzialność za kreślenie, no to powinni skreślić wszystko. Proszę wiedzieć, że w nas wszystkich, w nas Polakach wtedy, bardzo głęboko wszystkie te rzeczy, wszystkie te teksty były. Proszę wiedzieć, że tekst Wielkiej Improwizacji to jest ponad 20 kilka minut tekstu. Blisko 30 minut tekstu. W spotku, kiedy mówił to Daniel Brykski, tę wielką improwizację, zaczynającą się od słów samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi, była kompletna cisza w spotku. Przez cały czas trwania tego tekstu była kompletna cisza. I później, kiedy mówił małą improwizację, która jest zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga, była także kompletna cisza. I nie było jakiejś w ludziach potrzeby korzystania z tego, jakiejś prowokacji, jakiejś gotowości do krzyczenia precz z Moskalami, precz ze Związkiem Radzieckim, precz z Rosją. Nie było takiej rzeczy. Ludzie przyszli i mieli uczucie, że biorą udział w jakimś misterium, w jakiejś, nie wiem, mszy. Było w tym jakieś niezwykłe uniesienie. Nie próbowano skorzystać z tego jako z takiego zapalnego zapalnej iskierki, która miałaby spowodować, że ludzie wychodzą i zaczynają się jakieś rozruchy. Ludzie, myślę, że ta ich poczucie, że są ze sobą, że 78 rok, kiedy Polak został wybrany papieżem i 79 rok, kiedy przyjechał Jan Paweł do Polski, kiedy stanął na placu w Warszawie i kiedy mówił o tym, że prosi Boga o to, żeby odmienił oblicze tej ziemi. I kiedy ludzie stali tam i zobaczyli, że jest ich miliony. Myślę, że to później się tylko przekładało na kolejne zdarzenia. I to, że ci ludzie siedzieli w tym spotku i mieli właśnie dokładnie uczucie, że biorą udział w takim misterium, jakie zaczęło się wtedy w tym 70
1989 roku, które pozwoliło Polsce zrobić rok 80, które pozwoliło Polsce zrobić te rzeczy, które wydawałyby się, że wcześniej są niemożliwe. To w jakiś sposób tych ludzi tam zebrało w tym spotku na kolejne wieczory. Przychodzili i bilety kosztowały 150 zł do spotka, a Konicy sprzedawali je po 500 zł na ostatnie przedstawienia, że nie można było dostać się do spotka. Ja pamiętam, że przyszedłem tam i Konicy, to coś zupełnie niewyobrażalnego dla dzisiaj, no bo wtedy bywało tak, że Konicy, taki był termin ludzi, którzy sprzedawali bilety do kina na filmy zagraniczne, na które nie można było normalnie dostać biletu. Pojęcie, żeby konik sprzedawał bilety przed teatrem, w ogóle nie wchodziło w rachubę. No do teatru można było zawsze pójść, bilet nic nigdy nie kosztował, to wszystko było zawracanie głowy. I tu nagle bilet kosztuje 150 zł, to było więcej niż pół litra wódki. Wódka kosztowała 100 zł czy coś takiego. A nagle oni skupili te bilety i sprzedawali je po 500 zł. Pamiętam, że na tych kolejnych przestawieniach tych ludzi przybywało. Jeden od drugiego się dowiadywał, że to się naprawdę dzieje, że to się stało i że to się odbywa. Biegli ludzie do tego spotka i pamiętam, że siedzieli już poza krzesłami, na schodach, no wszędzie. Nagle kilka ładnych tysięcy ludzi słucha przedstawienia, które trwa więcej niż pięć godzin. To niemożliwe, no niemożliwe. A możliwe. Ze strony spotka mieliśmy chyba. Ja myślę, że to wszystko było jakimś absurdem, dlatego że ci ludzie naturalnie wypożyczyli nam ten spodek naprawdę nie wiedząc na co na początku, a potem myśląc, że pewnie to się nie odbędzie, a potem to się odbywało i oni tak trochę zgłupieli, a potem zobaczyli entuzjazm i taką solidarność wszystkich ludzi tworzących czy biorących w tym udział, że oni sami zaczęli nagle pomagać. I myślę, że to samo było w różnego rodzaju, nie wiem, tam organizacjach nagle. No, korzystaliśmy z hotelu olimpijskiego, który na tyłach spotka. Też to było, z ich strony była jakaś nadzwyczajna pomoc w tym, co się działo. Właściwie dzisiaj, może jak mówię dość idealistycznie, to sobie przypominam, ale właśnie nie było żadnej trudności, której byśmy nie pokonali. Czyli właściwie nie było trudności, no bo jeśli udawało się pokonać wszystko, to znaczy, że ja myślę, że jakoś właśnie taką solidarnością dochodzących ludzi kolejnych do tego się to wszystko działo. Muzykę, jak powiedziałem, Czesława Niemena, żeśmy nagrali w jego studio w Warszawie i ona była puszczona z megafonów, znaczy z głośników podczas tego przedstawienia. Była dołożone, znaczy to przedstawienie, właściwie przez cały czas była muzyka Czesława. Gasła troszkę w tych chwilach, kiedy były monologi romantyczne, czy Kordiana, czy Konrada, czy Sobolewskiego, wielki, wspaniały monolog mówiony przez Jurka Króla, tutaj katowickiego aktora. Niezwykły zupełnie, niesamowity. Pamiętam, że ciarki chodziły mi po plecach, jak tego słuchałem. Ale tak w całej części muzyka Czesława była, nie było jej żywej, ale była z głośników, tak.
W gazecie ukazały się jakieś małe wzmianki w Kurierze Warszawskim, Kurierze Polskim, Kurier Polski Gazeta, w Ekspresie Wieczornym. Tutaj w śląskiej prasie było, nie pamiętam, czy w Trybunie Robotniczej było na ten temat, ale chyba w dzienniku tutejszym było napisane. W telewizji w dniu premiery wiadomości, czy dziennik telewizyjny, jak się to wtedy nazywało, puścił fragment, że będzie w Katowicach przedstawienie spotku. Nie pamiętam, czy o tym powiedzieli. Jakiś fragmencik tego telewizji, w telewizji był pokazany, takiej migawki jakiejś z pantomimą, czy z czymś takim, że to się odbędzie. Potem właściwie nie pamiętam, czy były jakieś na ten temat głosy później. Natomiast od ludzi słyszałem niezwykłe zupełnie zdania i bardzo, bardzo, bardzo wiele osób. Stałem pod spodkiem i widziałem wychodzących. Oni nie mieli pojęcia, że ja jestem kimś z realizatorów tego. Przede wszystkim, jak się skończyło przedstawienie, to była kompletna cisza. Jak to się skończyło, to była kompletna cisza. Ludzie siedzieli, po czym zaczynały się oklaski, potem wstali i te oklaski trwały przez kilkanaście minut. Kilkanaście minut ludzie bili brawo. Zrobiliśmy jakieś odniesienia takie w tym przedstawieniu do historii Polski, ale nie próbowaliśmy robić przedstawienia, które by się wydawało łatwe, czy idące, czy działające pod publiczkę. Tak nie było. Zaczynał się Kordian na przykład właśnie tym tekstem Zabił się młody, mówił to Kordian, a w tym czasie przez te ziemię Spodka szli ludzie, aktorzy, i nieśli na drzwiach ciało człowieka. Trochę jak z tej opowieści o drzwiach z Gdańska w 70 roku, z tej późniejszej takiej Janek Wiśniewski padł. Ale to były tylko takie blackouty jakieś. I nie było ze strony ludzi żadnej próby jakiegoś chwytania się łatwych rzeczy. A równocześnie słuchałem ich wychodzących ze Spodka później. Wielka część ludzi w milczeniu, inni. Widziałem ludzi, którzy płakali. No, myśmy... Nam nie wolno było tego robić przez lata. No, nie wolno było tych słów mówić. No, każdy miał to w domu. Dzisiaj, jak o tym opowiadam, to dla ludzi, którzy się nie urodzili w tamtej Polsce i nie mieli tamtego za sobą, no to pewnie się wyda, że to jest jakaś bzdura, ale myśmy żyli w kraju, w którym były kompletnie schizofreniczne okoliczności. W domu każdego człowieka mówiono jedno, a za drzwiami na ulicy drugie. I to były dwie zupełnie różne prawdy i dwa zupełnie różne zdania i dwie zupełnie różne historie. I tu nagle przyszedł rok 80, znaczy najpierw 79 i przyjazd papieża, a potem 80, kiedy ludzie się dowiedzieli, że są w tym kraju 10 milionów ludzi, którzy mówią nie.
nie temu wszystkiemu, którzy przystąpili do tego wielkiego ruchu Solidarności. No i nagle ci ludzie mogą przyjść do Spodka i posłuchać Mickiewicza i Słowackiego, co było kompletnie niemożliwe. No. Tam się odbywały jakieś potańcówki, jakieś śpiewano śląskie piosenki. Właśnie odbywały się zebrania propagandowe naród z partią, partia z narodem, przemówienia tutejszych partyniaków. Także pamiętam to jako coś kompletnie niespodziewanego i myślę sobie dzisiaj, że miałem szczęście wziąć udział w ważnej sprawie. Wziąć udział, bo to nie udałoby się bez dziesiątków, setek, tysiąca czy tysięcy ludzi, którzy w jakiś sposób każdy był w to zaangażowany. Jedni, bo to zrealizowali, inni, bo przyszli, żeby to zobaczyć. I też niezwykłe było to, że jeszcze raz to powiem, że prości ludzie, prości robotnicy w to wierzyli. Ja pewnie o tym mówiłem już wcześniej, ale kiedyś może, ale powtórzę to, bo kiedy było po premierze, siedziałem z Andrzejem Rosłuchowskim i spytałem go, dlaczego on to zrobił? Dlaczego on przystąpił do Solidarności? Dlaczego on mi powiedział, wiesz, mój dziadek był maszynistą kolejowym. Mój ojciec był maszynistą kolejowym. Ja pracuję na kolei. Mój dziadek był maszynistą kolejowym i w państwie sanacyjnym, jak mówiono o Polsce przedwojennej. Zaczynał od układania podkładów na kolei i był sumiennym człowiekiem, który związał swoją karierę z tym, co robi. I doszedł, kiedy doszedł do maszynisty kolejowego, to chodził w białych rękawiczkach. Mówiono o nim pan maszynista. Asystent nosił za nim torbę. Był nadzwyczajnie szanowanym człowiekiem i zarabiał miesięcznie 700 zł, a Mercedes kosztował 4,5 tysiąca. W początkach motoryzacji w kraju, można powiedzieć, kapitalistycznym, robotnik po drodze swego awansu doszedł do stanowiska maszynisty kolejowego. Mój ojciec był jego uczniem i także awansował i miał szacunek u innych ludzi. Ja jestem nikim. Pomijam to, że na Mercedesa, gdybym odkładał wszystkie pieniądze, które zarabiam, musiałbym pracować 20 lat, a mój ojciec, dziadek przed wojną rok, to dzisiaj maszynista kolejowy to jest nikt. Robotnik. Robotnik to znaczy nikt w kraju robotniczym. Więc jak ja mam powiedzieć mojemu synowi, czy moim dzieciom, kim mieliby zostać, żeby ich szanowano i żeby mogli mieć poczucie, że robią coś prawdziwie niezwykłego i że się rozwijają. Nie wiem, co mógłbym im powiedzieć. Ponieważ nie wiem, co mógłbym im powiedzieć, bo nie ma takiej rzeczy. Poza tym, że może zostaliby ubekami albo jakimiś szmatami dygnitarskimi, no to postanowiłem, że przystąpię do ruchu i postaram się zmienić ten kraj. No i pomyślałem sobie, że nie tylko rzecz jest o pieniądzach. Także jest rzecz o wyższych celach i wyższych sprawach. I o pamięci, i o historii, i o poczuciu świadomości narodowej.
Dlatego jak żeście przyszli z tym pomysłem o zrobieniu Dziadów i Kordiana, to powiedziałem, jestem z wami, bo to było o nas. I zrobiliście rzecz o nas. Zrobiliśmy rzecz o nas, powiedział Andrzej Rasłuchowski. Więc taki to był wtedy czas. Wtedy wszyscy ludzie w to wierzyli, że się uda coś zmienić. Nie czas jest i teraz opowieść o tym, co nam się potem z tym, co się spieprzyło, że jest inaczej niż wydawało nam się, że będzie. No ale to już inna historia. Na ten czas był wynajęty spodek, nie mogliśmy grać dłużej. Było dziesiątki, setki ludzi, tysiące, które chciały to obejrzeć. Ale potem się zaczął właśnie ten nadzwyczajny zjazd partii i musieliśmy przerwać. Nie było, był zakaz jakichkolwiek przedstawień w całej Polsce. Mieliśmy zaproszenie do hali Oliwy w Gdańsku, do hali w Poznaniu, do hali Bercy w Paryżu. Daniel poleciał do Francji, opowiadał o tym artystom francuskim. Lelouch był i Robert Hossein chcieli, żebyśmy przylecieli z całym przedstawieniem do hali Bercy w Paryżu. Do Rzymu nas zapraszano, do Londynu. No, nagle w Europie powiedziano o tym, że w Polsce jest przedstawienie, które jest zrobione na wielką halę dla wielu tysięcy ludzi, z niezwykłą muzyką, z niezwykłym działaniem aktorskim. To było bardzo wielkie, wspaniałe przedstawienie teatralne poza wszystkim. No, to było niezwykłe widowisko. To było największe widowisko w historii europejskiego teatru. Później Robert Hossein zrobił historię Jezusa Chrystusa, która była mniejszym przedstawieniem. Obejrzało ją naraz 3000 ludzi, a na naszym przedstawieniu było na ostatnim 8000 ludzi. W związku z czym, prawie 8000. W związku z tym to poszło echem po Europie. No potem myśmy skończyli je w lipcu, zabraliśmy się za to, żeby myśleć co dalej, gdzie młodzi ludzie, wszystko. Tak żeśmy wyskoczyli jak cała Polska do góry. No i przyszedł grudzień i wszystko się spieprzyło. No. 13 grudnia wszystko się spieprzyło. Mirek Kim, mój przyjaciel, przyszedł tutaj do Ochuty, do kopalni Wujek i albo tu, albo do Beldonu, nie wiem. Gdzieś go aresztowano i jeszcze kilku moich kolegów z tego przedstawienia internowano wtedy. Bo byli chyba w Hucie Beldon. Tak mi się wydaje, że stamtąd ich zabrano i później byli, siedzieli w Zabrzu i w różnych miejscach. Wyrzucono nas ze studiów. Ja nie mogłem już dalej studiować w szkole w Katowicach. Powiedziano mi, że pamiętam rozmowę z uroczym moim rektorem wtedy, dziekanem Zaiczkiem, wspaniałym facetem, który powiedział: nie mam szansy cię zatrzymać w tej szkole. Może się przenieść do warszawskiej szkoły na reżyserię tam. Pojechałem do Warszawy. Przyjechałem, a powiedziano mi: nie. Dostaliśmy pismo, że nie może pan studiować. Nie miałem nigdzie pracy. No. Też w kulturze, nie, w bibliotece nawet szkolnej nie mogłem pracować, bo powiedziano, że nie mogę mieć nic wspólnego z kulturą.